Jak oceniasz rozwój postaci w trakcie ich przygód w Narnii? Jakie lekcje wynoszą z tej podróży i jak zmienia się ich charakter? Oczywiście postacią, która zmienia się najbardziej, jest Edmund, który z początku jest okropną, złą postacią, ale na koniec staje się swoim przeciwieństwem. A to zorientuję się za chwilę. Jak jest Edmund na początku i jaką postawą odznacza się Piotr? Kiedy Lucja mówi rodzeństwu o szafie i mimo tego, że Edmund też już był w Narnii i Lucja mówi o tym swojemu rodzeństwu i Edmund zamiast powiedzieć rodzeństwu tak, Lucja ma rację, ja też byłem w Narnii, mówi coś zgoła innego. Ach tak, po prostu bawiłem się z Lucją, udając, że uwierzyłem w całą tę historię. Naturalnie tylko dla zabawy, a naprawdę nic tam nie ma. Biedna Lucja rzuciła mu tylko spojrzenie i wybiegła z pokoju. Edmundowi, który z każdą chwilą stawał się coraz bardziej podły, wydawało się, że odniósł wielki sukces i ciągnął dalej w tym samym stylu. Znowu coś się naszło. Co się z nią dzieje? To jest właśnie najgorsze z tymi dzieciakami. Zawsze nie daje rady dokończyć, ponieważ wcina się Piotr. Hej ty! Krzyknął Piotr i spojrzał na niego groźnie. Zamknij się. Byłeś wyjątkowo okrutny dla Lucji. Od samego początku. Gdy tylko zaczęła opowiadać te bzdury o szafie, a teraz bawisz się jej kosztem i jeszcze ją podpuszczasz. Jestem pewien, że robisz to wszystko tylko po to, aby jej dokuczyć. I potem... Wcale nie myślałeś, powiedział Piotr. To wszystko ze złości. Zawsze lubiłeś być okrutny wobec mniejszych od siebie. Widzieliśmy to już w szkole. Potem, kiedy rodzeństwo zorientowało się, że Edmund był w Narnii, zmieszali go, powiedzieli mu kilka nieprzyjemnych rzeczy, na co on mówił sobie w myślach. Edmund powtarzał sobie w duchu, zapłacicie mi za to wszyscy. Banda zarozumiałych, zadowolonych z siebie pyszałków. Edmund jest więc na początku przedstawiony jako bardzo negatywna postać. Po pierwsze, bawi się on uczuciami Lucji. Przede wszystkim idzie on do Narnii, spotyka czarownicę, która daje mu ptasie mleczko, czyli można powiedzieć taki, nawet nie wiem, symbol hedonistycznej przyjemności, ponieważ jest to zaczarowana rzecz, która daje przyjemność, ale jednocześnie uzależnia. Można to odczytać oczywiście jako coś w stylu stymulanty, narkotyki, coś przyjemnego, co wiąże się z negatywnym aspektem, ale na krótką chwilę sprawia, że człowiek czuje się lepiej. Być może więc o coś takiego chodzi, lub po prostu o symboliczne przedstawienie tego, że czarownica mąci mu w głowie za pomocą przyjemności cielesnej w formie ptasiego mleczka. Tak czy siak chodzi mniej więcej moim zdaniem o to samo. Potem z kolei Edmund pokazuje, jak jest naprawdę, ponieważ mówi sobie w myślach, że mu zapłacą za te zniewagi, że pożałują go jeszcze. Jest to istotne, ponieważ jest to cecha bardzo negatywnych osób, które w taki sposób patrzą na świat i na innych. I Edmund w dużej mierze, moim zdaniem, jako że ta książka jest przeznaczona dla dzieci, stanowi pewnego rodzaju przestrogę dla nich. Coś w stylu: uważajcie, młodzi ludzie, jeżeli spotkacie kogoś takiego jak Edmund, to wiedzcie, że jest on negatywną osobą, która jest na usługach białej czarownicy. Czyli w tym wypadku sił zła. Następnie pojawia się dość ciekawa rzecz, ponieważ kiedy dzieci znajdują się już w Narnii, Piotr zachęca ich, żeby eksplorowali ją dalej, co przynajmniej mi się skojarzyło z czymś, co Jean Piaget, psycholog szwajcarski, mówił o tym, że dzieci ciągnie do zabawy, która służy do poszerzania horyzontów i poznawania świata dookoła. I kiedy dzieci mówią następującą rzecz: wybacz mi, że ci nie uwierzyłem, naprawdę bardzo mi głupio. Podamy sobie ręce? Oczywiście, odpowiedziała Lucja. A co teraz zrobimy? Zapytała Zuzanna. Co zrobimy? Powiedział Piotr. Lecz naturalnie pójdziemy i zbadamy ten las. Więc od samego początku przez Piotra przemawia odwaga. Reprezentuje on chęć poszerzania wiedzy i wyruszenia w przygodę. Jest to więc klasyczny motyw bycia bohaterem, który wyrusza w wędrówkę, wyrusza w podróż, która jest trudna, ale przyniesie jakąś wartościową rzecz na końcu i odmieni postać. Kolejna ciekawa rzecz się pojawia, kiedy idą przez las i Edmund zaczyna wątpić w cel podróży. Idziemy za przewodnikiem, o którym nic nie wiemy. Skąd możemy wiedzieć, po czyjej stronie jest ten ptak?
a może prowadzi nas w pułapkę? Jeżeli już o to chodzi, to która strona jest naprawdę dobra? Skąd możemy wiedzieć, że fauny są w porządku, a królowa, tak, słyszałem, że to czarownica, jest zła? Przecież nic o niej nie wiemy, ani o faunach, a w dodatku nie ma żadnych widoków na obiad, dodał Edmund. Pierwsza rzecz. Cechą osób, które nie chcą stawać się lepsze, jest to, że uśmiercają ideał i uśmiercają cel, do jakiego chcą dążyć. Stąd w chronologicznie pierwszej przypowieści, jaka powstała, czyli przypowieści o Kainie i Ablu, czyli o pierwszych ludziach. Pierwsi ludzie, którzy pojawiają się na ziemi. Jest mowa o Ablu, który składa dobre ofiary, i o jego bracie, który składa ofiary drugorzędne, które są odrzucane przez Boga. Nie wiemy dokładnie, o czym tutaj jest mowa. Nie wiemy dokładnie, jaka jest natura tych ofiar. Wiemy tylko tyle. Na co Kain obarcza winą Boga i mówi, że to on stworzył niesprawiedliwy świat, że to on jest odpowiedzialny za jego własne niepowodzenia. Unosi więc on pięść w stronę nieba i wini Wszechmogącego o swoje własne problemy, że stworzył niesprawiedliwy świat i tak dalej. Następnie zabija brata. Dlaczego? Moim zdaniem współczesne osoby, a zwłaszcza świeckie osoby, kompletnie nie rozumieją tej przypowieści, ale chodzi o to, że Abel przypomina swemu bratu o tym, jak to jest być ideałem. I Kain, widząc swojego brata, myśli cały czas tylko i wyłącznie o tym, że jest niedoskonały w porównaniu do swojego brata. Dlatego potem, kiedy grzech pojawia się przed domem Kaina, ten zaprasza go do środka i tworzy z nim coś nowego. Zabija on brata. Jest to więc bardzo moim zdaniem ciekawe. I jest to o tyle istotne w tym wypadku, że Edmund, zamiast zdać sobie sprawę o tym, że postępuje w niewłaściwy sposób, zaczyna kwestionować cel wędrówki jako takiej i zaczyna kwestionować całą, powiedzmy, hierarchię wartości tych dzieci, ponieważ ich hierarchia do tej pory opiera się w kontraście między złą czarownicą a dobrym Aslanem. Jeżeli podburzymy tę strukturę, nie będziemy musieli cokolwiek robić i jakakolwiek praca nad sobą samym nie będzie już potrzebna. Dlatego jeżeli spotykasz kogoś takiego w swoim życiu, to pamiętaj, musisz uważać na to. Jeżeli ktoś powątpiewa w hierarchię wartości jako taką, robi to, moim zdaniem przynajmniej, właśnie z tego powodu. Aby uniknąć odpowiedzialności za własne życie, ponieważ jest to wygodne, jest to łatwiejsza droga w życiu. Jest ona oczywiście pełna cierpienia, bólu i bez sensu, ale jest prostsza niż postawienie tego pierwszego kroku wiary i stwierdzenia, że jest coś w życiu, w oparciu o co warto jest żyć i warto jest wartościować wszystkie rzeczy. Jeżeli nie podejmiemy tego pierwszego kroku, to nie musimy nic robić we własnym życiu. I w tym momencie powieści Edmund jest właśnie taką osobą, która woli pozbyć się hierarchii wartości jako takiej, niż zdać sobie sprawę z tego, że jest złą osobą. Kolejna oczywiście ciekawa rzecz, że cały czas Edmund mówi o obiedzie. To się też pojawia wielokrotnie. Nie pamiętam, w których listach w Nowym Testamencie, ale właśnie jest mowa o tym, że ich bogiem jest brzuch. Czym jest najwyższa wartość, jaką dana osoba respektuje? Co jest na szczycie hierarchii wartości? Może być to miłość, może być to najwyższe możliwe dobro, transcendencyjne. Ale może być to też coś bardziej przyziemnego. Przyjemności cielesne, hedonizm, brzuch, czyli jedzenie. Czyli, no, jakby nie patrzeć, hedonistyczne przyjemności. A Jezus mówił, nie samym chlebem człowiek żyje. Potem, kiedy bobry zaprosiły dzieci do siebie i dają im posiłek, pada kolejny ciekawy fragment. Nic nie psuje smaku dobrego, normalnego jedzenia, jak wspomnienie o kimś złym, zaczarowanym przy smaku, podczas gdy w innych samo wspomnienie imienia Aslana rodziło jakieś tajemnicze, cudowne uczucie. W nim budziło coś równie tajemniczego, ale i strasznego, zarazem. Zwykły posiłek, zwykła przyjemność, taka codzienna, jest niczym w porównaniu do zaczarowanego ptasiego mleczka, co jest samo w sobie dość, moim zdaniem, proste do odczytania. I kolejna rzecz. Edmund czuje dyskomfort, kiedy jest mowa o Aslanie. Aslan, jak już mówiliśmy wcześniej, jest symbolem Chrystusa. Dlaczego człowiek miałby czuć dyskomfort, kiedy to jest wspominane? Moim zdaniem właśnie z tego powodu, ponieważ mówienie o ideale może być
problematyczna człowieka tylko wtedy, kiedy nie chce zdać sobie sprawy z tego, że w obliczu tego ideału jest niedoskonały. Dlatego znacznie łatwiej jest nie mówić o nim wcale, albo podburzyć tą strukturę jako taką w całości. To jest po prostu prostsze, wygodniejsze. W pewnym momencie narrator zaczyna nam dawać pewne poszlaki, że dla Edmunda może jednak jest nadzieja. Wszyscy, którzy mówią o niej takie wstrętne rzeczy, myślą sobie w duchu, są po prostu jej wrogami. Z pewnością nawet połowa z tego nie jest prawdą. W każdym razie była dla mnie bardzo miła. O wiele milsza niż oni. Jestem przekonany, że to ona jest prawdziwą królową, a w każdym razie jest na pewno lepsza od tego strasznego Aslana. Wszystko to mówił sobie, aby znaleźć usprawiedliwienie tego, co właśnie robił. Ale tak naprawdę wcale nie był przekonany, że jest to słuszne. W głębi serca Edmund czuł, że biała czarownica jest zła i okrutna. Narrator więc nam mówi, jakie są prawdziwe myśli i uczucia Edmunda. I to jest ciekawe, ponieważ Edmund sam sobie racjonalizuje swoją postawę i szuka wymówek dla tego, jakim jest, ale mimo tego wiemy już, że ma pewne rozterki w głębi swego serca. To się będzie ciągnęło oczywiście dalej. Ale jest to moim zdaniem ciekawe, ponieważ możemy się zastanowić właśnie. Osoby, które postępują źle, w którym momencie przestały słuchać głosu swojego sumienia? Często tak się właśnie zastanawiam, kiedy patrzę na tego typu osoby. Nie tylko w powieściach oczywiście, ale w normalnym, codziennym życiu. W jakim momencie podjęły świadomie decyzję, że przestaną słuchać głosu swojego sumienia i zaczną usprawiedliwiać negatywne działania we własnym życiu? Następnie Edmund mówi następującą rzecz. Jestem pewien, że mógłbym w końcu zrezygnować z całego planu, wrócić, przyznać się do wszystkiego i pogodzić z resztą rodzeństwa. Gdyby nie przyszło mu do głowy następująca myśl. Kiedy już zostanę królem Narnii, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będą porządne drogi. A kiedy zaczął myśleć o tym, że będzie królem i o różnych rzeczach, które zwykle mogą robić monarchowie, poczuł się nieco raźniej. Edmund więc w głębi serca wie, że robi złe rzeczy. Ma świadomość tego, że gdyby poszedł do rodzeństwa, wybaczą mu. Ale jest już tak zaślepiony wizją władzy, że motywuje to go do tego, aby dalej kroczyć tą złą drogą. Potem, kiedy już jest czarownicą i ewidentnie jest źle, ponieważ ona go bije, jest cały zmarznięty, on już doskonale wie, że pójdzie to wszystko inaczej niż sobie wyobrażał, zamienia wiewiórki w kamień, na co dowiadujemy się następującą rzecz. Po raz pierwszy w tej historii Edmund poczuł żal nad kimś innym niż on sam. Ważna rzecz. Moim zdaniem przynajmniej. Pierwsze wzmianki o tym, że jego serce zaczyna bić. Jak mówiliśmy wcześniej, po tym, kiedy Aslan zmartwychwstał, wraz ze swoimi siłami wkroczył na pole bitwy, zabił czarownicę, siły dobra zwyciężyły. I następnie, kiedy rozmawia z dziećmi, mówią mu następującą rzecz. To wszystko zasługa Edmunda, Aslanie, mówił Piotr. Gdyby nie on, byłoby już po nas. Czarownica zamieniała nasze szeregi w kamień, gdzie tylko skierowała swą różdżkę, ale jego nic nie zdołało powstrzymać. Pokonując trzech ogarów, przebił się do niej, gdy właśnie zamieniała w posąg jednego z twoich leopardów. Gdyby próbował ugodzić mieczem w nią samą, z pewnością byłby już zimnym głazem. Ten błąd popełniło wielu przed nim. Był na tyle mądry, że uderzył mieczem w jej różdżkę. Kiedy się rozsypała, pojawiła się przed nami jakaś szansa. Jest to ciekawe. Po pierwsze, jest to metamorfoza Edmunda, który z osoby, która miała zatracić całą nadzieję, nagle staje się osobą, która w pewien sposób odmienia losy bitwy. Ale możemy to oczywiście odczytać bardziej alegorycznie i symbolicznie. Carl Gustav Jung, o którym już wiele razy, chyba nawet na każdym filmie wspominam, mówił o tym, że drzewo może rosnąć w niebie tylko wtedy, kiedy jego korzenie sięgają do piekieł. A Edmund był taką osobą, która była zła. Doświadczył on więc tego, więc jako osoba, która doświadczyła zła, może on ze złem walczyć. Mniej więcej o to chodzi. Na przykład saga o Harrym Potterze. Zwróć uwagę. Harry Potter jest w stanie rozmawiać z wężami. Zna on ich język, dlatego, ponieważ ma w sobie cząstkę Voldemorta. Ma on w sobie cząstkę zła. Dlatego rozumie gady. To jest bardzo ciekawa i stara idea, o której moim zdaniem właśnie Jung wspominał. I dlaczego to Edmund
w jakim stopniu osłabił czarownicę. Moim zdaniem właśnie z tego powodu, ponieważ Edmundowi najbliżej było do tego, aby być złym. Był on najniżej, więc mógł być też najwyżej jednocześnie. Jest to dość symboliczna i złożona kwestia, ale moim zdaniem o to mniej więcej tutaj chodzi. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.